Choć dookoła zmarła zima, zmarznięte usta, okrzyk wolności się zaczyna. Tydzień później zarazem. Ty właśnie jestem w naszym oddziale organizowany. Pani Ala, no właśnie. Tutaj zgromadziliśmy rzeczy, które związane są przede wszystkim z procesją. Nie wiem, chyba to jest procesja w cerkwi, czyli się chodzi z takimi świętymi obrazami, tak naprawdę za około cerkwi. Twój przyjaciel, znalazł się potrzebie. Ratowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie. Jest to jednostka, która powstała, nowe obiekty, które oddane zostały do użytku w 2008 roku. Będziemy chcieli tutaj Państwu zagospodarować troszkę czasu i uprzyjemnić te ciężkie chwile, jakie przeżywacie. Dla nas jest to również taki, można powiedzieć, bardzo trudny okres. Staramy się ze wszech stron pomagać w każdy możliwy sposób, jaki możemy. Jest to również taki wyraz łączenia się w tym wszystkim, w tej tragedii, która spotyka zarówno wasze społeczeństwo, jak i nasze. Będziemy chcieli to naprawdę ten czas zorganizować tak, żeby był mile spędzony. Przedstawimy tutaj parę takich pokazów. Zobaczycie sobie sprzęt, jaki mamy do dyspozycji do różnego rodzaju zdarzeń, pożarów, miejscowych zagrożeń. Myślę, że tu panowie ze zmiany, która dzisiaj jest, jest to 7 osób, które pełni dyżur przez 24 godziny na dobę. Oni są w każdej chwili gotowi do wyjazdu, w ciągu minuty wsiadają do aut, wyjeżdżają do każdego zdarzenia zadysponowanego. Także przedstawią tu wszelki sprzęt, jaki posiadamy, czym dysponujemy i do czego to służy. Mam nadzieję, że ten pobyt tutaj będzie mile zapamiętany. I oczywiście otwarci jesteśmy na to, że jeżeli będzie potrzeba kiedyś jeszcze do nas zajrzeć, jak najbardziej zapraszamy. Będzie na to czas, żeby jeszcze spędzić może w inny sposób, inne pokazy. Zaopiekuję Państwa dowódca zmiany, na co dzień dowódca jednostki całej, a dzisiaj akurat tak się złożyło, że pełni służbę na zmianie i będzie tutaj prowadzał, pokazywał sprzęty, organizował ten pokaz. Naszykowaliśmy też taki mały poczęstunek na koniec, także miłej zabawy. Dziękuję Panie Komendancie. Czy mogę Panią przetłumaczyć, prosić? Pani mówi, że większość jest zrozumiała. Większość zrozumiała. Zbędna. Słuchajcie, moi drodzy, to pokażemy Wam najpierw. Mamy 5 samochodów wyjazdowych. Czyli mamy tam samochód operacyjny, 3 samochody specjalne i te samochody Wam zaprezentujemy. Zasypia. Czy zły los? Kolejny element.